serdecznie u Amatora w Kuchni. Słuchajcie, na początku chcę Wam wszystkim podziękować za tak liczne grono moich subskrybentów. No, osiągnąłem liczbę 1000. Jak dla mnie to naprawdę jest wielki sukces. Nawet nie liczyłem na to przy moim gotowaniu takim zwykłym, amatorskim. Także serdecznie Wam dziękuję oraz zapraszam kolejne osoby do oglądania i subskrybowania mojego kanału. Oczywiście, jeśli zobaczycie ten program, ten kanał i jeśli Wam się spodoba. Dobra, to byłoby na tyle. A dzisiaj co ugotujemy? Dzisiaj ugotujemy takie danie w worze. Danie w worze, czyli to są takie zwykłe pieczonki, prażonki, tylko że wszystko damy do worka pieczeniowego i do piekarnika. Zobaczcie, co nam do tego dania będzie potrzebne. To składniki, z których przyrządzimy dzisiejszy obiad. Bardzo prosty danie w worze. Tutaj mamy ziemniaki, około 2 do 3 kg. 5 cebul, 2 marchewki, 3 buraki. No i przede wszystkim tutaj mam mięso, które pokroimy w kawałki, damy do marynaty i później to wszystko razem będzie fajnie się piekło w piekarniku. Co dalej? Trochę oleju mamy do zrobienia marynaty. Papryka słodka, papryka ostra. Tutaj mamy jakąś marynatę do mięs. No i pieprz i sól. To wszystko, co nam będzie potrzebne. No i oczywiście tutaj mamy ten rękaw, do którego wszystko rzucimy. Dobra, to zaczynamy. Zapraszam. Pierwsze, co zrobię, to zrobimy marynatę. Ja tutaj dam troszeczkę do miski oleju. Dodamy naszej marynaty. Tak wszystko na oko. Tutaj mam paprykę ostrą i papryka słodka. Tak, pół łyżeczki ostrej, łyżeczka słodkiej. No i tutaj przyprawa, to może być nawet cała torebka. Wymieszamy to teraz. Wymieszamy i powstała nam taka marynata. I do tego powędruje nasze mięso. Dobra. Zajmijmy się teraz naszym mięsem. Ja tutaj mam akurat szynkę i szynka nasza będzie pokrojona w plastry. Nie za grube. O, takie 2 cm, cm. Takie plastry mięsa. Proszę bardzo, coś takiego. Mamy pokrojone, mi wyszło 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kawałków wyszło mi takiej szyneczki. I teraz to wszystko dajemy do marynaty. Wszystko fajnie, niech to się obtoczy w tej marynacie. Niech sobie to troszkę poleży. Pięknie pachnie. I zostawmy to na jakieś pół godzinki może. Niech to troszeczkę najdzie tym smakiem. No a my zajmiemy się teraz naszymi ziemniakami, cebulą i burakiem.
miskę i słuchajcie, co z tymi ziemniakami robimy. Ziemniaki kroimy w takie plastry. Proszę bardzo. Marchewka również w plasterki, nie za grube. Buraki dajemy w kostkę. Taką nie za dużą. No i cebulę będziemy kroić w piórka. No i jak ja to wszystko sobie fajnie pokroję, to wtedy się zobaczymy. Zobaczcie, mamy wszystko pokrojone i teraz musimy to wszystko przemieszać i doprawić. Doprawiamy pieprzem, pieprzymy i solimy. Posolimy. No i teraz musimy to wszystko fajnie zmieszać. Słuchajcie, ja nie daję do tego żadnego tłuszczu, bo i tak z tego wytopi się fajnie sok. I to będzie fajnie w takim sosie własnym. Dobrze wymieszamy. No i jak to dobrze doprawimy, no to przyjdzie pora, aby to wszystko wciepnąć do naszego wora. My teraz sobie przygotujemy nasz wór. Słuchajcie, lepiej dać troszeczkę dłuższy z jednej strony. Zawiążemy, szczepniemy i tutaj tak, aby nam tego zostało, więc ja sobie tutaj obetnę tyle, ile mi potrzeba. O. Mam nadzieję, że w zupełności to starczy. Mamy tą spinkę taką. Zawiązujemy z jednej strony. O, zostawiamy tutaj troszeczkę miejsca. No i proszę bardzo. No i teraz wszystko będzie wędrowało do naszego wora. Czyli co? Nakładamy garść. Trochę tego ziemniaku. Proszę. Fajnie. I nasze mięso. I plaster mięsa. Wszystko. Ja tego nie podsmażam. I znowu ziemniaki z cebulą. Z tym wszystkim, co tu mamy. I znowu kawał mięsa. I tak wszystko po kolei. Dobrze. No, wyszło nam dosyć sporo tego. Pozbędziemy się nadmiaru powietrza. No i zawiążemy nasz wór, damy spinką. Zwiążemy. Nadmiar tego tutaj utnę za chwilę. Proszę. Na
bur gotowy. Proszę bardzo. I to wszystko w tej postaci powędruje do piekarnika. Ale zanim sobie jeszcze to wrzucimy, to musimy troszeczkę ponakuwać, żeby gorące powietrze miało gdzie uchodzić. No i sądzę, że starczy. No i w tej postaci na blachę i do piekarnika na około godzina 30 do 2 godzin maksymalnie, 180 stopni. No i co? Nieprawda, że znowu kolejne proste danie będzie zrobione i praktycznie bez roboty. Także zapraszam Was. Za chwilę to wrzucimy do piekarnika i będziemy się widzieć za 1,5 do 2 godzin. Piekarnik załączony. A ja tutaj, zobaczcie, nasze danie w worze dałem na blachę. No i wędruje to teraz do piekarnika. No a ja mam 1,5 do 2 godzin spokój. Bez roboty. Także tyle. No i przyszła chwila, aby wyciągnąć nasze danie. Ja robiłem to godzinę 45 minut. No to co? Do roboty. Proszę bardzo. Danie gotowe. Nie wiem, co ta blacha się tak powyginała. Dziwnie. Dobra, my to teraz fajnie otworzymy, rozerwiemy ziemniaczek od razu tutaj. No, przedstawia się rewelacyjnie, coś niesamowitego. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko fajnie wygląda. No pięknie, a pachnie niesamowicie. Zaraz tego skosztuję i zobaczymy, jak to będzie smakowało. Nałożymy tutaj kąsek mięsa. Proszę bardzo. Mięso i pieczonki. Ziemniaki z tą całą zawartością. Pięknie. Cudownie się to przedstawia. Rewelacja. Proszę. No i tak się to wszystko prezentuje. Kawał mięcha. Idziemy jeść. To co? Próbujemy. Tutaj do tego dania mam jeszcze odrobiny maślanki. No a tutaj mamy te ziemniaki. Wszystko przeszło smakiem na słoność, bardzo dobre. No ale najważniejsze, jak wyszło mięsko. Zaraz pokażemy. Ukroimy. Proszę. Mięciutkie. Eleganckie, soczyste, no rewelacja. Także proste danie, słuchajcie, i wystarczy tylko wszystko pokroić, mięso do marynaty, do wora, godzina 30 do 2 godzin i jedzenie zrobione. Także serdecznie Was pozdrawiam znowu, amator w kuchni. Smacznego życzę. Trzymajcie się. Cześć.